pajacyk raz. Panie doktor, ja słyszałam, że pan jest od spraw kobiecych. Wszyscy już wiedzą? Jeśli chciałam coś zapytać. No, i to jest bardzo dobre podejście. Tylko nie wiem, czy można. Współżyjesz? Co? Masz chłopaka? Skąd pani wie? No przecież nie chciałaś ze mną rozmawiać o kleszczach. Znaczy, chodzi o to, że... Że on chciałby... A ty? Się boję. Seksu? Nie, nie, nie. Ciąży. A o antykoncepcji słyszałaś? No. O gumkach. Dobra, za mną. Widzisz, wiele warunków musi być spełnionych, żebyśmy my, kobiety, mogły zaufać i się otworzyć. Ten pierwszy raz jest bardzo ważny. On musi być delikatny, a ty wilgotny. Nie ma ojejku, bo potem będzie ała. Po pierwsze musicie sobie znaleźć jakieś piękne miejsce. Po drugie on musi cię słuchać. Jak już będziesz gotowa, to znaczy będziesz chciała i będziesz wilgotna, to musisz szybko rozłożyć nogi i koniecznie poduszka pod pupę. Pierwszy raz może być dosyć bolesne. To zależy od tego, jaką masz błonę dziewiczą. A panią bolało? Mój mąż przynajmniej się zabezpieczył. Ale Hemingway pisze, że to jest tak, jakby sufit się zwalał na głowę. Jakby się wszystko ze sobą mieszało, i niebo, i ziemia. I komu bije twą? Ale artyści trochę koloryzują, wiesz? To co, mam tego nie robić? Robić. Robić, ale z rozumem. Nie na łapu capu. Ty widziałaś kiedyś prezerwatywy? Czekaj. Ma pan prezerwatywy? Ale skąd? Potrzebuję dla pacjentki. Mogę poszukać. To niech pan szuka. A pani tu po co? Do pani doktor. Ale po co? Przecież pani nic nie jest. Ale panie dyrektorze, skąd pan wie, że nic mi nie jest? No proszę tu nie siedzieć, tylko regenerować się na zewnątrz. Panie też. Ledwo pani tu przyjechała i co tu się wyprawia? Tu jest porządny ośrodek, proszę pani, a nie burdel. Tu nie jest Warszawa. Ale o co panu chodzi? Rozdaje pani kuracjuszkom prezerwatywy. Już się rozeszło. A woli pan potem, żebym im skrobanki robiła? Lato sprzyja miłości. Ale nie w moim ośrodku. Tu się porządni ludzie leczą i wypoczywają. Żyję. Ja bardzo przepraszam. I następnym razem bardzo proszę pukać. Oczywiście. Już, przepraszam cię, skarbie, możesz się ubrać.